To jest Ekspres Biedrzyckiej. Naszym gościem, Państwa gościem, Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, kłaniam się. Cofnęliśmy się w czasie do wczoraj. Pokazaliśmy naszym widzom, jak Donald Trump żegnał się z Białym Domem, jak Joe Biden składał przysięgę prezydencką, stał się już tym samym 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy będzie pan za Trumpem tęsknił? Takie pytanie na rozgrzewkę na początek, trochę retoryczne, jak sądzę. Proszę pani, ja uważam, że Trump to było swoiste nieporozumienie polityczne. Stany Zjednoczone są zbyt poważnym krajem, żeby wybierać się kogoś takiego. Ale oczywiście jego wybór świadczył o problemach istniejących w społeczeństwie amerykańskim i o problemach współczesnej polityki. Dzięki Bogu 81 milionów Amerykanów postanowiło tym razem wybrać kogoś innego i Trump odjechał na Florydę, żeby tam się wykłócać z władzami Palm Beach, czy ma prawo mieszkać w swojej rezydencji Mar-a-Lago. To bardzo dobrze oczywiście, że już go nie ma. Słyszałem też pani wypowiedź, w której przypomina pani dosyć powszechną opinię, że tam będzie ciągle obecny lub może być ciągle obecny. Tak, jest rzeczywiście taki pogląd. On wczoraj, żegnając się już na stopniach samolotu, na stopniach helikoptera, powiedział, że będziemy tu obecni stale w jakiejś formie. I są tego typu przypuszczenia. Ja bym zaryzykował twierdzenie, że jednak to się może wszystko potoczyć zupełnie inaczej. Z jednej strony już w tej chwili badania opinii publicznej wskazują na rosnący poziom zaufania do Bidena. Wczorajsza inauguracja, jego przemówienie, te uspokajające tony są dobrze odbierane także przez zdroworozsądkowych ludzi, którzy są sympatykami Partii Republikańskiej. Dodatkowo można się spodziewać, że tam będzie miał kłopoty. I to nie tylko te związane z procedurą impeachmentu, ale także te związane z toczącymi się śledztwami w sprawach karnych o przestępstwa finansowe. I te sprawy będą kończone, między innymi w południowym dystrykcie Nowego Jorku. W związku z tym on będzie miał co innego na głowie. On jednocześnie zobaczy, że stracił już bardzo wiele, traci bardzo wiele finansowo, zajmie się pewnie swoimi biznesami i przypuszczam, że straci też ochotę na powrót. On dzisiaj przez niego przemawia urażona duma, dotknięte ego. To jak wiadomo jest człowiek niezwykle narcystyczny i dlatego on jakby się odgraża, on zapowiada. Ale ja myślę, że on odchodzi do cienia. Pan stawia tezę, że Trump prawdopodobnie nie wróci, ale z drugiej strony wielu też twierdzi, że no jest bardzo niespotykana sytuacja, że to jest pewien precedens, że po pierwsze kandydat, który przegrał, zdobył największą liczbę głosów z przegranych dotychczas, czyli jest to ponad 70 milionów, ale to jest jedno. Drugie to jest to, że 30% albo nawet przy 40% z tych, którzy głosy na Trumpa oddali, to są ludzie, którzy są jego tak zwanymi wyznawcami. I wielu też stawia tezę, że Trump w tej chwili ma taką siłę, która byłaby w stanie zbudować trzecią partię, trzecią siłę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Czy pana zdaniem to jest absolutnie niemożliwe? Proszę pani, teoretycznie mógłby spróbować, tylko że historia Ameryki, jak się ją zna, pokazuje, że najsilniejsza trzecia partia nie potrafiła zdobyć więcej niż 10-12% poparcia w społeczeństwie amerykańskim na przełomie XIX i XX wieku, jak raz partia socjalistyczna Eugenia Debsa. Ale gdyby on to zrobił, to on załamałby pozycję republikanów. I wtedy jedynym skutkiem byłoby w systemie wyborczym amerykańskim, większościowym, że demokraci rządziliby już niepodzielnie. Dlatego, że kandydaci Trumpa i kandydaci republikanów zwalczaliby siebie wzajemnie. Panie premierze, pojawiły się wczoraj w internecie takie komentarze, że to wcale nie dobrze, że Trump był lepszym prezydentem dla Polski niż będzie Biden. Ja obiecałam, że dopytam dziś naszych gości o to, czy faktycznie z czysto naszego polskiego interesu jest tak, że Trump był atrakcyjniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych dla naszego kraju niż będzie Joe Biden, który domaga się, jak wiemy, chociażby przestrzegania podstawowych reguł praworządności. To jest krańcowe nieporozumienie tego typu opinia. Po pierwsze, nikt nie potrafiłby wskazać jakiegokolwiek namacalnego dowodu tej lepszości Trumpa. On oczywiście potrafił przyjechać do Warszawy i pod pomnikiem powstańców warszawskich wygłosić takie bardzo pochlebne czy przypochlebne przemówienie, tylko że z tego nic bezpośrednio nie wynikało. Żadna decyzja dotycząca relacji na przykład gospodarczych polsko-amerykańskich nie była ewidentnie korzystna dla Polski. Trump robił interesy z Polską, Trump sprzedawał nam swoją broń,
Trump obiecywał, że amerykański biznes buduje u nas elektrownię atomową, ale to są wszystko rzeczy korzystne przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, a nie dla Polski. Mhm. Biden może być gorszy nie dla Polski, tylko dla rządu pisowskiego, bo to jest polityk, który poważnie przez całe życie traktował zasady i wartości demokracji i rządów prawa. Panie premierze, to ja wejdę tutaj, jeżeli pan pozwoli, w słowo, bo odnalazłam ten wpis jednego z widzów, który napisał tak. Przecież Trump stawiał na Polskę kosztem Niemiec. Jakoś tam finansował Trójmorze, choć fakt za mało. Skierował do nas więcej żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Pomijam fakt, że w razie wojny z Chinami każdy lider Stanów Zjednoczonych zostawi nas na pastwę Rosji. To są takie bardzo popularne w polskim społeczeństwie teorie. No tak, oczywiście są popularne, ale są niekompetentne. Mhm. A to, że Trump pogorszył relacje z Niemcami, nie jest korzystne dla Polski w Polsce. Nie dlatego, że polskie bezpieczeństwo zależy od tego przycisku północno-atlantyckiego, a więc od zbioru państw, w tym czasie z Francji, Wielkiej Brytanii, nie tylko Stanów Zjednoczonych. Wybierając pozycję Ameryki, Europie Środkowej, zrobił flankę NATO, a więc zwrócił się obronną NATO. Tak robił się do Polski. Panie premierze, przepraszam bardzo, muszę przerwać, dlatego że mamy kłopoty z połączeniem. Spróbujemy zrobić przerwę. Koledzy połączą się z panem raz jeszcze, być może będzie lepiej, bo niestety nie słyszałam kilku ostatnich zdań. Internet płata figle czasem, także mam nadzieję, że za chwilkę się spotkamy. Będziemy nawiązywać połączenie z panem premierem Cimoszewiczem ponownie. Ja przypomnę państwu, że wczoraj Joe Biden, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, zaprzysiężony wczoraj na Kapitolu o godzinie 18:00 już zdążył podpisać 17 aktów wykonawczych zaledwie kilka godzin po swoim zaprzysiężeniu, po swojej wczorajszej inauguracji. Prezydent, jak stwierdził, jak przekonuje, ma na celu podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, aby odwrócić jak najwięcej decyzji, które podjął przez ostatnie 4 lata Donald Trump. Biden dokonał podpisów w obecności kamer i powolutku wszystkim po kolei tłumaczył, jakie te decyzje podejmuje i dlaczego właśnie tak zdecydował. Mam informację, że Włodzimierz Cimoszewicz już do nas powrócił. Mam nadzieję, że lepsze połączenie. Panie premierze, słyszymy się? Ja panią słyszę i widzę. Mam nadzieję, dobrze, że mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. To wróćmy jeszcze do mojego pierwotnego pytania, tych wątpliwości i teorii, które pojawiają się w polskim społeczeństwie. Urwało nam się niestety pana słowa na tym, że to są teorie niekompetentne, ale później już nie usłyszeliśmy dlaczego, więc gdyby pan mógł wrócić do tego wątku. No, niestety myślę o tym, że na przykład wycofywanie wojsk amerykańskich z Niemiec i przenoszenie 1/6 ich do Polski jest korzystne dla Polski. To jest myśl niekompetentna, ocena niekompetentna. Mm-hmm. Osłabianie obecności amerykańskiej w Europie Środkowej osłabia tak zwaną wschodnią flankę, a więc obronność także naszego kraju. Biden najprawdopodobniej zatrzyma to posunięcie, czemu byli przeciwni wojskowi strategzy amerykańscy, którzy doskonale to rozumieją. Ci, którzy wiedzą, na czym polegała rządy Trumpa od wewnątrz, opisywane przez przecieki jego staffersów, a także na przykład w dwóch książkach słynnego dziennikarza Boba Woodwarda, wiedzą, że on się w ogóle nie przejmował ekspertyzami, opiniami ludzi znających się na rozmaitych kwestiach. I podejmował decyzje emocjonalnie. On się obraził na panią Merkel, postanowił wycofać wojska z Niemiec. Wyciąganie z tego wniosku, że to było korzystne dla Polski, jest kompletnym nieporozumieniem. Mm-hmm. Panie premierze, wczoraj słuchaliśmy także już tego inauguracyjnego wystąpienia, przemówienia Joe Bidena z chwilę po zaprzysiężeniu. Ja nie wiem jak pan, miałam zupełnie skrajne emocje podczas tego przemówienia właśnie. Z jednej strony wydawało mi się niezwykle charyzmatyczne, bardzo dobrze przemyślane, ale z drugiej strony czasem naiwne. Czasem miałam wrażenie, że Biden myśli życzeniowo i że kreśli jakąś bajkę, którą chciałby widzieć w społeczeństwie amerykańskim, a tak naprawdę no, sytuacja jest bardzo trudna. Wielu mówi, że to przemówienie było naiwne i niewystarczające, szczególnie dla tych, którzy w tej chwili właśnie są tymi wyznawcami Trumpa, o których wspominaliśmy na początku rozmowy. Pan jaką ocenę ma tego przemówienia? No, po pierwsze, ta inauguracja oczywiście przejdzie do historii, bo odbywała się w warunkach, okolicznościach niespotykanych. Ten widok National Mall, tego wielkiego parku z trawnikami ciągnącymi się przez całe kilometry, gdzie były tylko tysiące flag, a nie tysiące Amerykanów, pozostanie na zawsze w pamięci. Jego przemówienie było po pierwsze w 98% skoncentrowane na sprawach amerykańskich, tylko lekko zaznaczył kwestie międzynarodowe, mówiąc o powrocie do sojuszy i próbie odzyskania
przewodniej roli Stanów Zjednoczonych, ale w sposób wiarygodny. Natomiast było skoncentrowane na problematyce amerykańskiej nie tylko dlatego, że zwykle tak jest, ale dlatego, że dzisiaj najpoważniejsze problemy, wobec których stoi nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, dotyczą właśnie jego kraju, kondycji społeczeństwowego, głębokiego podziału politycznego, ale także tragedii covidowej i załamania gospodarczego. On musi się na tym skoncentrować. Jemu bardzo zależy oczywiście na łagodzeniu napięć i zarówno ze względów, powiedziałbym, takich politycznych, jako przywódcy politycznego, moralnych, jako człowieka rzeczywiście wartości, ale także z tego powodu, że w Stanach Zjednoczonych istnieją setki miejsc potencjalnych eksplozji, potencjalnych konfliktów. Jak wiadomo, wczoraj na przykład kongresy w 50 stanach były chronione wszędzie przez Gwardię Narodową. Mhm. Na szczęście wszędzie było spokojnie, ale może być różnie. I w związku z tym, gdyby w pierwszych miesiącach prezydentury Bidena dochodziło tu i ówdzie do starć, do niepokojów, to by bardzo obciążało jego zdolność do przewodzenia i łagodzenia napięć. Dlatego on temu tak wiele uwagi poświęcił. To przemówienie rzeczywiście było także przez komentatorów amerykańskich porównywane trochę do kazania pastora, czy też księdza. Mhm. Miał zresztą wątki religijne, moralne i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że ono było właśnie w bardzo dużym stopniu adresowane nie tyle do sympatyków Bidena, co do sympatyków Trumpa. Do tych Amerykanów głęboko wierzących z prowincji, często właśnie fanatycznie religijnych. I dlatego się tak odwoływał do rozmaitych wartości związanych także z religią. Zobaczymy, jak to zafunkcjonuje, ale on według mnie musiał tak wystąpić. Gdyby on okazał rodzaj nadmiernej pewności siebie, byłaby to dla zwolenników Trumpa irytująca arogancja. Mhm. To by odniosło odwrotny skutek. Dobrze, to już kończąc kwestię tego przemówienia. Czy pana zdaniem to było przemówienie na miarę wyzwań, z jakimi Joe Biden jako nowy prezydent będzie musiał się zmierzyć? Proszę pani, ja słuchając go uważnie nie usłyszałem takich zwrotów, które potem się zapamiętuje na całe dziesięciolecia, mhm. jak przemówienie chociażby Kennedy'ego w 60 roku. Po 60 latach pamiętamy, co on wtedy powiedział, więc tego nie usłyszałem. Ale Biden nie jest jednak tym liderem, powiedziałbym, prawie że hollywoodzkim. To jest profesjonalny polityk, bardzo spokojny. A bardzo odpowiedzialny człowiek. Według mnie, jak takiego dzisiaj trzeba. Panie premierze, jakim pana zdaniem będzie Joe Biden partnerem dla Polski? Jakim będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych dla Polski? Co my musimy zrobić, żeby odbudować, nawiązać lub też kontynuować polsko-amerykańskie partnerstwo? Jaki to będzie dla Polski prezydent? Po pierwsze, warto wiedzieć, że on, jak i powołany międzynarodowy sekretarz stanu, to są, którzy świetnie znają nasz kraj i doskonale relacje międzynarodowe. Po drugie, on oczywiście doskonale rozumie wartość już świata zachodniego. Właśnie o tym wczoraj też wspominał. I w związku z tym będzie traktował Polskę jako sojusznika, jako alianta, mhm. jako bardzo istotne ogniwo tego zachodniego świata. Natomiast jest jednocześnie człowiek i on nie ukrywał tego, także w kampanii wyborczej, który przywiązuje znaczenie do standardów demokratycznych i do praworządności. I w związku z tym nie będzie łajał publicznie w sposób ukażający polskich władz, ale niewątpliwie profesjonalna dyplomacja amerykańska będzie z tego czynił problem w relacjach z naszym rządem, nie tyle z naszym państwem, z obecnym polskim rządem. Czy będzie miał wpływ na nasze stosunki to, co słyszymy lub to, co czytamy w wypowiedziach czy internetowych, czy już takich normalnych polityków Zjednoczonej Prawicy? Bo chociażby Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, powiedział ostatnio, że no, jest niesmak po tym, że te wybory być może zostały sfałszowane. Takie słowa padają. Prezydent Andrzej Duda zdecydował się na wysłanie gratulacji dopiero po tym, jak elektorzy przyklepali, mówiąc w cudzysłowie, wybór Joe Bidena. Czy pana zdaniem amerykańska administracja odnotowuje takie rzeczy, czy to są sprawy dla nich zupełnie nieistotne? To jest oczywiste, że odnotowuje takie rzeczy. Mhm. Natomiast to nie będzie miało wpływu na ocenę Polski jako partnera i sojusznika. To będzie miało pewien wpływ
na ocenę polskich polityków, którzy takie rzeczy robią lub takie rzeczy mówią. Waszykowski chyba nawet nie tak o znaku zapytania przez użycie. Nie jest to łatwe dzisiaj dla nas spotkanie, ale nie zrażajmy się, panie premierze. Raz jeszcze prośba o... właściwie straciłam wątek, o czym teraz? Aha, już wiem. Pytałam pana o pana ministra Waszczykowskiego, pytałam o gratulacje prezydenta Dudy i o to, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób amerykańska administracja to odnotowuje. Wspomniał pan tylko i później niestety już więcej nie usłyszeliśmy, że odnotowuje, ale nie będzie to miało jakiegoś większego wpływu na nasze relacje przyszłe. Tak, natomiast oczywiście będzie to miało pewien wpływ na postrzeganie polskich polityków, zarówno pana Dudy. A pan Waszykowski no, ma mniejsze znaczenie oczywiście, bo nie reprezentuje dzisiaj naszego kraju, ale on jest pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Wczoraj jak raz Parlament Europejski wyrażał swoje wręcz entuzjastyczne przyjęcie tego prezydenta, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej wyciągnęli rękę do prezydenta Bidena, a to jest tylko opinia. Myślę, że Komisja Parlamentu Europejskiego będzie decydować. Natomiast to nie będzie miało, jak powiedziałem, wielkiego wpływu na zachowanie administracji amerykańskiej. Panie premierze, jeszcze jedna kwestia, już zamykamy temat amerykański, dlatego że wiele rzeczy także w Polsce się dzieje i w Unii Europejskiej się dzieje. No, mamy gigantyczny problem z narodowym planem szczepień, ale nie dlatego, że coś jest po naszej stronie nie tak, choć niektórzy oczywiście stawiają inną teorię, ale mamy przede wszystkim potężny problem z dostarczaniem dawek szczepionki przez Pfizera. Nie tylko my, ale także inne kraje Unii Europejskiej. Czy pana zdaniem coś tutaj poszło nie tak, jeżeli chodzi o negocjacje? Czy czegoś nie dopilnowano, czy czegoś Unia Europejska jako twór, jako wspólnota nie dopilnowała? Bo rzeczywiście sytuacja no, nie przedstawia się, delikatnie mówiąc, różowo. Proszę pani, no, szczegółów nie znamy. Mhm. Brakuje nam tutaj rzeczywiście wszystkich informacji. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że są podawane statystyki szczepień we wszystkich państwach unijnych i że co najmniej połowa państw unijnych szczepi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców o wiele więcej niż Polska. Więc albo Polska, w co nie wierzę, jest dyskryminowana, gdy chodzi o przydział szczepionek, dostawy szczepionek, albo po prostu Polska nie potrafi tego zorganizować. Niestety w moim przekonaniu to drugie jest bardziej prawdopodobne. No tak, tylko przez cały czas przedstawiciele rządu, Michał Dworczyk, odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień, przekonuje, no, że to problem leży wyłącznie po stronie Pfizera, dlatego że my po prostu nie mamy czym szczepić. Mamy kogo, mamy personel, ale nie mamy czym, bo tych dawek nie ma. I przecież to było negocjowane nie przez Polskę bezpośrednio, ale w ogóle przez Unię Europejską. W związku z tym pojawiają się takie sugestie, że to jest wina Unii właśnie, a nie nasza jako kraju. Proszę panie, ja wiem, że pan Dworczyk tak mówi. Ja wiem, że takie jest stanowisko polskiego rządu. A jakie ma ono być, jeżeli nie potrafią tego zrobić i w jaki sposób muszą się wytłumaczyć przed coraz bardziej zdesperowaną dużą częścią naszego społeczeństwa? Powtarzam, z faktami się nie dyskutuje. W innych krajach unijnych szczepi się o wiele więcej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców niż w Polsce. Nawet dwa razy więcej. Więc jakie jest wyjaśnienie tego? Przecież Unia negocjowała z Pfizerem tak samo w imieniu Włoch, jak i w imieniu Polski. Tak samo w imieniu Węgier, jak i w imieniu Polski. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym niech się wytłumaczą, dlaczego szczepią mniej niż inni członkowie Unii Europejskiej. Wtedy będziemy rozmawiali poważnie. Ale dbają o szczepienie służb. Czy pana oburzyła ta informacja, która powiedziała nam, że prokuratorzy zostali wpisani do tej pierwszej grupy osób, które będą szczepione? Najpierw jeszcze w ogóle przed przewlekle chorymi, ale po tym jak się rozpętała awantura, w tej grupie pierwszej pozostali, ale już po przewlekle chorych. No doskonale wiemy, no właśnie, proszę. Po pierwsze, gdyby w Polsce szczepiono tyle, ile trzeba, czyli 150-200 tysięcy ludzi dziennie, to 10 tysięcy prokuratorów byłoby zaszczepionych w pół godziny i nie byłoby o czym mówić. A w kolejne pół godziny zostałoby zaszczepionych 10 tysięcy sędziów. Ale skoro jest tak, jak jest, to pojawia się pytanie, skąd raptem prokuratorzy? Dlaczego raptem służby, prokuratorzy, obrona terytorialna, która częściowo już została zaszczepiona w tej zerowej tak zwanej fazie, to są sygnały wysyłane przez rządzących. Ja pamiętam, jak za PRL-u mówiono, że o tym, jakie jest państwo, świadczy poziom wynagrodzenia nauczyciela i milicjanta. Można powiedzieć, że czwarta Rzeczpospolita jaka jest, o tym świadczy to, czy najpierw szczepiony jest człowiek służb ochrony terytorialnej i prokurator, czy najpierw jest szczepiony przewlekle chory 90-latek.
No tak, to ci przewlekle chorzy już wskoczyli, mówiąc brzydko i potocznie, nad prokuratorów. No, niemniej przez cały czas Zjednoczona Prawica próbuje przekonywać, że właśnie prokurator to jest osoba, która jest na pierwszej linii frontu. To są takie trzy słowa powtarzane przez wszystkie przypadki. Zawsze, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości, to jest odpowiedź, no to są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu. Cztery słowa. Po pierwsze, jakiego frontu? Po pierwsze, jakiego frontu? No, policjanci też, jak widzę, na pierwszej linii frontu, bo ciągle leją pałami demonstrantów, więc można powiedzieć, że zrobiono w Polsce front i w tej chwili w związku z tym jedną stronę tego frontu się szczepi, żeby mogła lać drugą stronę nieszczepioną. To są po prostu rzeczy skandaliczne. Nie ma żadnego szczególnego uzasadnienia, żeby w tych okolicznościach, w tej okropnej sytuacji, za którą w dużym stopniu ponosi odpowiedzialność rząd, prokuratorzy byli jakoś wyróżniani, czy też ludzie z ABW, czy z CBA, czy czegokolwiek innego. Nie są w niczym lepsi od nauczycieli, od emerytów i tak dalej, i tak dalej. Panie premierze, pan nawiązał do wczorajszych zdarzeń w Warszawie. Strajk kobiet mieliśmy w związku z tym projektem dotyczącym tego, że obywatel nie będzie już miał możliwości odmówienia przyjęcia mandatu. Rzeczywiście bardzo mocna interwencja policji. Wczoraj pytanie, do czego pana zdaniem to zmierza? Bo mieliśmy bardzo trudne i nieprzyjemne obrazki podczas tych protestów październikowo-listopadowych. Później przerwa ze względu na okres świąteczno-noworoczny. Wczoraj taki większy protest po raz kolejny na ulicach Warszawy i po raz kolejny policjanci oceniani są przez wielu jako osoby, które działają zbyt brutalnie i przekraczają swoje kompetencje. A jak jest według pana? Do czego to zmierza? Gdy chodzi o ten pomysł z niemożliwością odmowy przyjęcia mandatu, no to oczywiście chodzi o tak zwany efekt mrożący, czyli o zniechęcanie ludzi do manifestowania, bo lepią te mandaty setkami, będą lepili tysiącami, a potem idź do sądu i udowadniaj, ty człowieku, udowadniaj, że jesteś niewinny. To jest zanegowanie elementarnych zasad prawa i odpowiedzialności prawnej. Natomiast jednocześnie dlaczego oni są tacy brutalni? No, dlatego, że rzeczywiście nie znoszą tego oporu, tego wielkiego i spontanicznego oporu, bardzo dla nich politycznie niewygodnego. Metody, jakie są stosowane, lanie pałami i karanie, to są metody rosyjsko-białoruskie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Te widoki są wręcz identyczne. Ktoś powiedział, że kiedy Nawalnego zatrzymywali na lotnisku Szeremietiewo, to zachowywali się o wiele bardziej delikatnie niż polscy policjanci, niż polskie służby wobec polskich obywateli. Jeszcze jedna sprawa dotycząca tego, co dzieje się z prokuratorami. Mamy oddelegowanie wielu prokuratorów kilkaset kilometrów poza ich miejsce zamieszkania. To są osoby, które mają rodziny, to są osoby, które mają chorych rodziców, które z dnia na dzień dowiedziały się, że muszą przeorganizować sobie życie w 100%. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że to jest normalna sytuacja, że zawsze delegacje były, są i będą, że tak było także za Andrzeja Seremeta i że prokuratorzy powinni przestać skarżyć się w mediach, tylko wykonywać swoje obowiązki. Czy pana zdaniem to, co dzieje się z prokuratorami, głównie z organizacji bardzo mocno krytykującej wymiar sprawiedliwości pod rządami Zbigniewa Ziobry, no właśnie, czy ministerstwo taką dintoirę teraz uprawia? Czy to rzeczywiście jest coś, co nie powinno wzbudzać naszego niepokoju? Te wyjaśnienia ministerstwa to jest oczywiście półprawda, bo to prawda, że w prokuraturze są delegacje, przenosi się okresowo ludzi tam, gdzie brakuje prokuratora, bo nawał spraw, bo urlopy macierzyńskie, bo choroby, bo coś takiego. Ale stosuje się wtedy pewne zasady. Po pierwsze, próbować trzeba uzupełnić niedobory kadrowe ludźmi przenoszonymi z możliwie najbliższej, najmniejszej odległości. Takimi, którzy mogą ze swojego mieszkania dojeżdżać do sąsiedniego powiatu, do prokuratury rejonowej. Po drugie, jeżeli muszą to być ludzie na przykład o jakichś szczególnych kwalifikacjach, prokuratorzy, przeniesieni z większej odległości, no to najpierw szuka się na przykład takich, którzy nie mają rodziny, bliskiej rodziny i mogą to zrobić bez wielkiego kosztu osobistego. Jeżeli i to jest nie do uniknięcia, to wtedy traktuje się ich po prostu po ludzku. Uzgadnia się to z nimi, daje im się czas na załatwienie wszystkich rodzinnych, osobistych, bytowych spraw i tak dalej. Natomiast stwierdzenie, za 48 godzin ma pani być 300 kilometrów dalej, to jest tak jak potraktowanie obcego dyplomaty szpiega, któremu daje się 48 godzin na opuszczenie państwa. To jest po prostu w takich kategoriach, powiedziałbym, obyczajowo wręcz moralny, niedopuszczalne. Dla mnie to jest małostkowa złośliwość,
z jaką są traktowani ludzie krytykujący pana Ziobry i pana Święczkowskiego. Panie premierze, tu musimy stawiać kropkę, bo wiem, że o tej godzinie już muszę pana wypuścić na głosowania. Bardzo dziękuję. Mimo tych problemów technicznych jednak udało nam się dobrnąć do końca. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. To był Włodzimierz Cimoszewicz w Ekspresie Biedrzyckiej. Do zobaczenia.